Nie nagłaśnialiśmy tak bardzo dzisiejszego spotkania, nie chcąc ludziom mówić, że jest to spotkanie z prezydentem, skoro sami wiemy, no mniej więcej od 2 tygodni, że pan prezydent tego zaproszenia najprawdopodobniej nie przyjmie, bo to była pierwsza odpowiedź, że nie i koniec. Proszę? No, zaraz spróbuję to się temu bliżej przyjrzeć. Więc taka jest prawda. Natomiast postanowiliśmy tego spotkania w związku z tym nie odwoływać. Po pierwsze dlatego, że no, rozmowa o Grudziądzu wśród Grudziądza w każdym gronie jest możliwa zawsze i do tego pan prezydent jest nam niepotrzebny. Oczywiście byłoby dobrze, gdyby był, wtedy ta rozmowa może byłaby ciekawsza, ale na pewno obecność tu władz nie jest konieczna. No to, co wydaje mi się szczególnie zabawne i śmieszne w przekazie i pana prezydenta Malinowskiego i Platformy Obywatelskiej w całym kraju, to jest największy idiotyzm XXI wieku, mianowicie kiedy politycy mówią wszystkim, że nie mają bawić się w politykę. No jak premier mówi, że nie róbmy polityki, no to przecież jest trudno sobie wyobrazić coś bardziej absurdalnego i głupiego. Przywódca partii, czołowy polityk w kraju, najważniejsza osoba w rządzie mówi, nie róbmy polityki. Tak, to jest polityka. Tego typu spotkania są spotkaniami politycznymi i nie ma w tym nic złego. Ale wiecie, na czym polega nieporozumienie? Otóż polityka to jest dbałość o dobro wspólne. I my tak politykę rozumiemy. Dla nas polityka to jest dbałość o dobro wspólne. Natomiast, czym jest polityka dla Platformy, tego nie wiemy. I widocznie jest to coś tak obrzydliwego w ich pojęciu, że wszystkich próbują do tej polityki zniechęcić. Dlatego nie bójmy się słowa politycznych. Tak, my chcemy robić politykę w mieście, w państwie, ponieważ uważamy, że naszym obowiązkiem, naszą powinnością, naszym prawem jest dbanie o dobro wspólne. I tak. I w tym sensie to spotkanie jest również polityczne i to, co robimy, też jest polityczne. Proszę Państwa, jeszcze chwilę będę mówił o tej decyzji pana prezydenta, żeby nie przyjąć tego zaproszenia. Otóż właściwie wcześniejsze dwa spotkania z panem dyrektorem szpitala Markiem Nowakiem i z panem skarbnikiem, panem Szczubiałem, no dowiodły jednego, że nasze oczekiwania, nasze obawy, nasze lęki o to, że z miastem dzieje się coś złego, że szpital jest realizowany według jakiejś obłędnej i nie wiadomo dokąd prowadzonej polityki, która musi zakończyć się katastrofą. Zaraz będziemy jeszcze o tym chwilę mówić. Że miasto zadłuża się bez opamiętania, że miasto traci zdolność generowania dochodów, że ta zdolność dochodowa miasta jest coraz mniejsza zamiast coraz większa. No i w zasadzie te spotkania to potwierdziły. Ale w danych spotkaniach, proszę sobie przypomnieć, bo przecież tu są ludzie, którzy byli, no pamiętacie, i doktor Nowak, chociaż może rzadziej, ale na pewno, no nie wiem, na 70% pytam, czy coś jest zasadne czy niezasadne i bez przerwy no 70% pytań do pana Szczubiała zakończyło się odesłaniem nas do pana prezydenta. I w zasadzie on miał rację, no bo ja w którymś momencie, jak pamiętacie państwo, kiedy on był atakowany, że robi takie uniki, to ja sam mówię, no prawda jest taka, że rzeczywiście każda decyzja jest jakoś finansowa, no ale skarbnik to jest w zasadzie księgowy, który no, każą dać tu, to daje, każą dać tam, to daje i to jest jego rola. Więc rzeczywiście wtedy postanowiliśmy, że trzeba się spotkać z panem prezydentem. Niestety pan prezydent tego zaproszenia nie przyjął. Ale ja myślę, że nie przyjął go również ze względu na tamte spotkania, bo nie obawiajmy się, że pan prezydent na pewno szczegółową relację i ze spotkania z doktorem Nowakiem, i ze spotkania ze skarbnikiem otrzymał i nagle okazało się, że te spotkania tutaj z członkami Ruchu dla Grudziądza to nie są propagandowe ustawki, gdzie każdy wie, co ma mówić i o co ma zapytać, tylko to są normalne rozmowy o Grudziądzu, gdzie są trudne pytania, gdzie nie pozwala się zagadywać problemów, zagadywać sprawy, szczególnie w przypadku spotkania
z tym, ze skarbnikiem i w związku z tym wiadomo, że będą to rozmowy wymagające. Myślę, że to było powodem rezygnacji. No cóż można jeszcze powiedzieć? No, panu prezydentowi zabrakło po prostu odwagi, żeby stanąć z ludźmi oko w oko i odpowiedzieć na pytania. No przecież my nie jesteśmy ludożercami, nie groziło mu tutaj, że go zjemy, że go obrazimy. Jesteśmy ludźmi kulturalnymi, potrafimy prowadzić dyskusję, potrafimy rozmawiać. W związku z tym innych powodów, jak lęk przed rzeczową, merytoryczną rozmową o Grudziądzu nie widzę. Powiem państwu jeszcze jedną rzecz, myślę, że mogę to ujawnić, bo to nie jest tajemnica. Otóż jakiś czas temu otrzymałem nagle, bardzo niespodziewanie, niemal z dnia na dzień, propozycję, żeby w telewizji kablowej wziąć udział w debacie o szpitalu. No trochę mnie to zdziwiło, bo przez ostatnie 7 lat to jakoś telewizja kablowa omijała mnie szerokim łukiem. Były nawet takie sytuacje, że ja organizowałem spotkanie, ja je prowadziłem, ja byłem głównym dyskutantem, a potem i tak, jak robiono ten materiał, to byłem... z wszystkimi robiono wywiady, natomiast nie z tym, który to spotkanie przygotował. Więc trochę mnie to zdziwiło i oczywiście nie odmówiłem. Chociaż, no postawiłem proste warunki, że owszem, ja mogę wziąć udział, bo w tej debacie miał uczestniczyć dyrektor szpitala, prezydent miasta i ja. Z tego co wiem, taką propozycję również Krzysztof otrzymał, ale nie żeby w dwójkę, tylko że prezydent miasta, dyrektor szpitala i on na przykład. No i ja w zasadzie nie odmówiłem na to, natomiast zaproponowałem i postawiłem pewne warunki. To znaczy, warunki moim zdaniem niewymagające. Zażądałem kilku dni czasu i pełen pozwolenie, że gdziekolwiek pójdę, do jakiejkolwiek instytucji pójdę, to chcę mieć na piśmie, że mają mi udostępnić każdy dokument prawny, każdy statut każdej spółki, każdą umowę, jaka została zawarta, każdą dokumentację przetargów, które się odbyły i wszystkich umów związanych z realizacją inwestycji pod nazwą budowa szpitala w Grudziądzu. No i niestety te warunki okazały się zbyt wymagające. Zbyt wymagające, żeby można je było przyjąć. Natomiast jak tu dyskutować? My oczywiście możemy snuć różne teorie. Mówiliśmy o tym, co nam się wydaje, jeśli chodzi o budowę szpitala, czemu tak, czemu, do czego to zmierza, ale oczywiście musimy mieć, żeby to wiedzieć, żeby potwierdzić te oczekiwania, musimy mieć wgląd w dokumenty. No jak widać, to są warunki zbyt wymagające, które nie mogą być spełnione. Także wydaje mi się, że jedyny sposób, żeby dotrzeć do tych dokumentów, o które teraz pytałem i o które, do których dostęp chciałem uzyskać, no trzeba po prostu wygrać wybory, innego wyjścia. To tyle. Więc proszę państwa, żeby, tak jak powiedziałem, nie uważam, żeby w rozmowie o Grudziądzu no pan prezydent był absolutnie niezbędny. No, jak gdybyśmy tak uznali, no to w takim razie moglibyśmy się rozejść do domów i przestać o Grudziądzu rozmawiać. Nie będziemy. Myślę, że to szkoda dla pana prezydenta, a nie dla nas, ani nie dla Grudziądza. Także swoją rozmowę poprowadzimy. Ostatnio też, może zanim przejdziemy do innych punktów, to powiem jeszcze, że ostatnio rzadko zdarza mi się czytać Gazetę Pomorską, ale czasami tam przejrzę, jak przy jakiejś okazji coś mi padnie w oko. No i przeczytałem zupełnie kuriozalny tekst sprzed kilkunastu dni, gdzie, i to chyba nawet nie w tym wydaniu tylko grudziąckim, tylko tym wojewódzkim, gdzie urzędnicy grudziąckiego ratusza i... Co? Nie działa? Ja mówię chyba dosyć głośno. Gdzie urzędnik... Prosto trzeba go trzymać, tak jak nie, już się skończy. Ale ja mówię chyba dosyć głośno, także nie będę wtedy trzymał, będzie mi łatwiej. Proszę państwa, i gdzie urzędnicy grudziąckiego ratusza i urzędnicy marszałka województwa ubolewają w takich dość śmiesznych słowach, żałosnych, no, że nad tym pechem, nad tym fatum, jakie ciąży nad Grudziądzem, z którego, jeśli chodzi o jakichkolwiek inwestorów.
No jakiegoś pecha ma to miasto i żaden inwestor do Grudziądza nie chce przyjść. No ja przeczytałem ten tekst z ogromnym zdumieniem, że ktoś w ogóle takie dyrdymały może opowiadać. I wniosek, jaki wtedy mi się nasunął, że proszę Państwa, jedynym prawdziwym pechem i nieszczęściem i fatum tego miasta, które nad tym miastem ciąży, jest Robert Malinowski i Platforma Obywatelska. Jest to największy pech Grudziądzan, jaki mógł się im przydać. Tak uważam. Proszę Państwa, teraz tak, no o czym porozmawiamy? Ja chciałbym dzisiaj, to znaczy, no liczyłem na to, że będę prowadził rozmowę z prezydentem do wyborów. Chcemy po prostu rozpocząć dyskusję o wspólnym programie. To nie będzie oczywiście, to nie musi być program identyczny. Natomiast chodzi o to, że my jako Równia Grudziądza chcielibyśmy wnieść do tej dyskusji no to, co dla nas jest najważniejsze. No i teraz proszę Państwa, jeśli chodzi, otóż ja wiem, że dobrze byłoby zacząć od biedy i od tego, dlaczego ludziom w Grudziądzu dzieje się źle, ale pozwólcie, że nie zacznę, dlatego że rozmawiamy teraz w gronie ludzi no jednak świadomych, gdzie wiele rzeczy już przedyskutowaliśmy. I proszę Państwa, zasadniczym problemem Grudziądza, z którym zmierzy się przyszła władza, będzie kwestia no, swoistego bankructwa miasta, to znaczy sytuacji finansowej miasta. Praktycznie przez ostatnie lata całkowicie zlekceważono i zignorowano dbałość o potencjał dochodowy Grudziądza. Ten potencjał, ja myślę, że to nie było niszczone świadomie, to było chyba niszczone z głupoty, ale powiem tak, pozwolę sobie powiedzieć, że w roku 2006 potencjał dochodowy miasta był na bardzo przyzwoitym poziomie. Co to znaczy? To znaczy, że w 2006 roku zadłużenie miasta było stosunkowo bardzo niskie, natomiast jednocześnie miasto generowało co roku dużą nadwyżkę. To oczywiście był efekt pewnych przygotowań i prac, jakie trwały w ciągu kilku poprzednich lat. Generowało dużą nadwyżkę nad sztywnymi i koniecznymi wydatkami. I tak naprawdę dopiero to mówi o tym, czy miasto, w jakiej sytuacji finansowej jest miasto. Samo zadłużenie nie. Ja to wiele razy tłumaczyłem, że te progi ostrożnościowe, one są ważne, ale tylko wtedy, jeżeli miasto dysponuje odpowiednim potencjałem dochodowym. Bo jeżeli się okazuje, że miasto, które zarabia 100 milionów, ma 100 milionów sztywnych wydatków, to znaczy, że to miasto nie ma żadnej zdolności kredytowej, choćby miało zero kredytów. Choćby nie miało w ogóle pożyczek. Dopiero o potencjale miasta mówi się wtedy, jeżeli się okazuje, że miasto na swoje utrzymanie potrzebuje 70 milionów, a generuje dochody na wysokości 100. I wtedy wie, jak daleko może się posunąć w swojej działalności inwestycyjnej i tak dalej, aby ile może pożyczyć, aby mogło skutecznie te długi i to zadłużenie obsługiwać. I teraz, tak jak powiedziałem, właściwie no wszystko, co dzieje się od 2007 roku w tym mieście, no jest jakimś bezmyślnym trwonieniem tego, co zostało wypracowane i jednocześnie zupełnym brakiem poszukiwania nowych źródeł dochodu. Proszę Państwa, no, bezrobocie rośnie. Ja już kiedyś mówiłem, ono co prawda, ktoś powie, rośnie w całej Polsce. Tak. Ale dawałem przykłady. Ono rośnie w Grudziądzu dwa razy szybciej niż w reszcie Polski. I to jest problem Grudziądza. Proszę Państwa, to co mówiłem przy prezydencie, przy skarbniku Szczubiaku. Pewnie, że nie do końca oszacowana, ale ogromna i na to są dane, są prowadzone takie badania, jak się okazuje, pan Szczubiak był zdziwiony, że w ogóle w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym można z różnych danych, porównując różne dane, wyciągnąć informację, która w przybliżeniu powie, jaka jest skala zarobkowej emigracji na zachód w
wśród ludzi, osób w Grudziądzu. To jest oczywiście możliwe. To nie trzeba zaglądać do każdego PIT-u. Wystarczy przyjrzeć się zbiorczym informacjom na temat ilości złożonych PIT-ów, kwot, które przez nie przeszły i tak dalej. I co się okazuje? Że w Grudziądzu skala tego jest 3 razy większa niż w innych samorządach, tych nawet najbliżej nas położonych. To musi mieć jakiś powód i to ma przełożenie na potencjał dochodowy tego miasta. Przecież jeżeli stąd wyjechało kilka tysięcy ludzi, którzy normalnie powinni tu pracować, tu płacić podatki, a tego nie robią, to znaczy, że to miasto zarabia coraz mniej. I to jest też przykładem tego. Tak samo jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy. No tu praktycznie w ciągu ostatnich paru lat wyciekło z tego miasta bardzo dużo miejsc pracy w różnych dziedzinach. I w produkcji, ale i w usługach, i w handlu, prawda, i tak dalej. Dowodem jest też to obumierające tutaj Stare Miasto, a jednocześnie w zasadzie nie powstało nic, co by mogło ten ubytek miejsc pracy zrekompensować. I to jest widoczne w tym. Także tutaj wydaje mi się, jest to bardzo widoczne. I na to wszystko nakłada się kompletnie beztroskie zaciąganie kredytów, o które się tłumaczy tym, że to jest na inwestycje unijne. Ale tym inwestycjom też się trzeba przyjrzeć. Proszę Państwa, ponieważ z inwestycji finansowanych z Unii Europejskiej w zasadzie zostały doprowadzone te, które są związane, zostały przez nas jakby przygotowane, zapoczątkowane, czyli te, które zmieniały układ komunikacyjny Grudziądza, przy czym to, czym się charakteryzuje, to, że na tych inwestycjach również stracono, uważam, kilkaset milionów złotych, a to składając wnioski nie tam, gdzie trzeba, a to nie w takim terminie, jak trzeba. W sumie powstały nawet te rozwiązania, które my inicjowaliśmy, na które zdobyliśmy pieniądze, okazało się, że w kolejnych etapach no, powstały jakieś erzace, jakieś, że tak powiem, produkty średnicówkowo podobne, no bo przecież kpiną z rozwiązań, poważnych rozwiązań drogowych jest pięcie głównej arterii miasta, która właściwie zmieniała, czy miała zmienić układ drogowy Grudziądza, no wpięcie tego w przejazd kolejowy i położony 100 metrów dalej, położone rondo przy realu. No przecież to jest absurd. To jest absurd. A czemu się tak stało? No ponieważ na inwestycje, o którą należało jako na drugi etap aplikować do działania tak zwanego szóstego, no ktoś uznał, że będzie łatwiej jak do ósemki złożyć, tylko że w ósemce były byle jakie pieniądze, małe i się okazało, że tam pieniędzy tak naprawdę nie ma. Wynik jest jaki? Zamiast dostać 300 milionów złotych, zostało 140 i mamy dzisiaj taki efekt, jaki mamy. Ale oczywiście, i teraz co jest efektem tego, bo to jest oczywiście inwestycja konieczna, ale tylko do czego? Otóż jest to inwestycja konieczna o tyle, o ile poprawia jakby położenie Grudziądza, poprawia szanse, jakie Grudziądz ma w porównaniu z innymi miastami, bo jest lepiej położony, lepiej skomunikowany, ma lepsze drogi, ma dobre połączenie z autostradą i ma dobry wylot na trasę do okręgu kaliningradzkiego i do krajów bałtyckich. Ale dzisiaj, proszę Państwa, przy tych rozwiązaniach grudziąckich też trzeba ten ruch analizować. Co się dziś okazuje? Że gro ruchu z drogi numer 1 i z okręgu kaliningradzkiego i Litwy i krajów bałtyckich niestety idzie 15. To jest efekt 15, a 16, dwiema drogami, która z nich przejmie rolę głównego komunikatora z autostradą jedynką, moim zdaniem w tej chwili, teraz, w ostatnich latach, na oczach naszych, jest definitywnie przegrywana na rzecz drogi numer 15, która jest drogą mającą dużo mniejsze szanse. Z wielu powodów, nie będę się już to dała, bo jakby ten spór trwał dawno. I ostatecznie w planach rządu 16 została uznana za tę drogę, która będzie
przyszłości i przebudowywane i tak dalej pod standardy drogi szybkiego ruchu w kierunku krajów bałtyckich. To się oczywiście stawia albo nie stawia w odległej przyszłości. Ale dzisiaj szesnastka, głównie przez Grudziądz, który ciągle jest wąskim gardłem, przegrywa rywalizację z drogą numer 15, czyli tą, która od Ostródy biegnie w kierunku Torunia i tam włącza, wpina się w autostradę numer 1. I uważam, że to jest jeden z efektów tej polityki, jaka w ostatnich latach była prowadzona. Natomiast jeżeli chodzi, to jest jedna inwestycja, której potrzeby nie kwestionuję, że to sam ją przygotowywałem i sam ją rozpoczynałem. Ale jeśli chodzi o inne inwestycje, to proszę Państwa, żadna z nich, żadna nie ma, nie jest inwestycją tworzącą prozatrudnieniową, że tak powiem. Mi wydaje się, że rządzi pewien chaos, bo ja rozumiem, że czasem nawet inwestycja, która idzie w coś i sprawia, że coś jest ładniejsze, okej, okay, takie inwestycje też mogą być, ale te inwestycje też powinny stanowić, być częścią pewnej całości, że robimy coś, aby było lepsze, ładniejsze i tak dalej, ponieważ prowadzimy określoną politykę związaną, nie wiem, z rozwojem turystyki czy czegoś tam jeszcze i to jest elementem tej polityki. W Grudziądzu czegoś takiego nie ma. Ta inwestycja no, sprawi, że może będzie ciszej jechał, może odrobinę szybciej, ale zasadniczej sprawy żadnej w Grudziądzu ta inwestycja nie zmienia, ponieważ inwestycja ta powinna przede wszystkim tak przebudowywać, czy tak zmieniać układ komunikacyjny Grudziądza, aby z tego płynęły jakieś konsekwencje, nie wiem. Tak jak mówiliśmy w momencie, kiedy była o tym dyskusja, że warto się zastanowić nad tym, żeby zdobyć unijne pieniądze na przykład na przełamanie tego południkowego charakteru Grudziądza. To znaczy, żeby linie komunikacyjne można było poprowadzić na linii wschód-zachód, a nie tylko północ-południe, ponieważ jak długo tego nie zrobimy, to tramwaj, choćby to leciało w ogóle w tunelu, prawda, i tak dalej, on nigdy nie przejmie, nie wzbogacą się funkcje komunikacji tramwajowej, ponieważ i tak zawsze zasadniczym nośnikiem potoków pasażerskich będą autobusy, jak długo tramwaj będzie jeździł na tym południkowym układzie. I to oczywiście zostaje. Dlatego to samo, proszę Państwa, jeżeli chodzi o to samo dotyczy wszelkich inwestycji, innych inwestycji finansowanych lub niefinansowanych przez z pieniędzy Unii Europejskiej. Ja nie chcę tego kwestionować, ale no, patrzymy teraz na inwestycje w porcie rzecznym. Ja już pomijam, nie będę teraz się wdawał w to. Moim zdaniem, no nie chciałbym być złym prorokiem. Moim zdaniem ten most, jak się raz otworzy, to już być może się nie zamknie. A jak się zamknie, to już być może nie da się drugi raz otworzyć. Myślę, że jego parametry i wykonawstwo techniczne jest trochę na poziomie no być może stadionu narodowego i myślę, że tak będzie. Natomiast proszę Państwa, już kiedyś tłumaczyłem, Grudziądz nie jest, Wisła nie jest w ogóle żadnym szlakiem komunikacyjnym dla żeglugi jakiejkolwiek. Kiedy widzieliście ostatnie 100 żaglówek, które w ciągu 2 tygodni na przykład płynęły na Bałtyk po Wiśle? No przecież to jest absurd. Tworzenie mariny, no to nie dlatego ktoś, kto to zakłada, że jak teraz zbudujemy marinę, to nagle zaczną pływać do Gdańska żaglówkami. No to jest bzdura. Mariny buduje się tam, gdzie jest ruch żeglowny i wtedy rzeczywiście warto ją wybudować. Natomiast ja mówię, ja kiedyś tłumaczyłem, ja wiem, dlaczego jest marina w Kłusku. Ponieważ tam jak przychodzi, zbliża się sezon, no to tam po prostu chmary łodzi idą z Zalewu Zegrzyńskiego na Mazury i na Suwalszczyznę. I to jest jakby logiczne, że tam się wtedy buduje taki port. Natomiast tutaj nie, no to szkoda grać. Proszę Państwa, dlatego mówię o pieniądzach, że to będzie pierwsza rzecz, którą trzeba będzie, nie wiem, jakoś zinwentaryzować, policzyć i zobaczyć, co z tym w ogóle się da zrobić.
I teraz, proszę Państwa, to o czym mówiliśmy przy skarbniku, czemu skarbnik zaprzeczał, ale oczywiście to jest, to o czym mówiliśmy, że miasto kilkakrotnie robi rzecz, której nigdy dotąd nie robiło. Mianowicie miasto doszło do takiej sytuacji, kiedy musi na bieżące funkcjonowanie, na bieżące wydatki, na zapłacenie nauczycielom, musiało w ciągu roku zaciągać szybkie, takie krótkoterminowe kredyty, bo inaczej po prostu nie byłoby wypłat, nie byłoby pensji i tak dalej. No tutaj tłumaczył, obszernie próbował to tłumaczyć skarbnik. Natomiast proszę Państwa, przy tym poziomie zadłużenia, o którym tu zresztą skarbnik też mówi, przekraczającym na dzisiaj, to tak też jest trudno policzyć, 200, 220, 230 milionów złotych, no na najbliższą sesję, która będzie kiedy? W środę idzie kolejna uchwała o 64 milionów obligacji. No przecież jeszcze jedna, druga taka uchwała i tu w tym mieście nie będzie miał kto zgasić światła. To już są zadłużenia idące nie będące dla nas zagrożeniem, bo my po prostu tak długo człowiek nie żyje. A to już zagrożenie nie tylko dla naszych dzieci, ale dla wnuków i prawnuków. No przecież to jest ogół. Kolejna sprawa, niezwykle ważna, z którą zderzy się przyszły samorząd, to jest oczywiście, ja to nazywam dążeniem do prywatyzacji, w cudzysłowie. Mniej więcej tyle, że szpital oczywiście w Grudziądzu zostanie, nikt go stąd nie zabierze. Szpital zostanie sprywatyzowany, czy w taki sposób, że zostanie przejęty przez bardzo poważnych udziałowców, którą organizuje poważny gracz na rynku usług medycznych, który finansuje rzeczy, których w zasadzie nikt o zdrowych zmysłach nie powinien finansować, na szczególnym rodzaju zabezpieczeń. Pamiętacie, nie mogliśmy od doktora Nowaka dowiedzieć się, jak są sformułowane zabezpieczenia dla tych inwestycji, które prowadzą tak zwane inwestycje medyczne i jak tam przepływają pieniądze, bo nagle się okazuje, że wielkie inwestycje za duże pieniądze prowadzi właściwie spółka, która ma dwa biurka i trzy krzesła, prawda? I on tam wtedy tutaj opowiadał różne rzeczy. Ja bardzo byłbym ciekawy, dlatego to moje żądanie, żeby zobaczyć wszystkie dokumenty związane z funkcjonowaniem tej właśnie spółki. To mnie bardzo interesuje. Natomiast wiadomo mniej więcej, jaki będzie scenariusz. Otóż scenariusz będzie taki, że budujemy szpital, w którymś momencie nie jesteśmy w stanie, spółka czy firma, która to robi, jest niewypłacalna. Wierzyciel to przejmuje za wycenę. Teoretycznie się to nazywa rynkową wycenę. Ona mniej więcej jest warta 1/3 tego, ile naprawdę w tę inwestycję włożono. Przejmuje ten majątek, zresztą grunty są zastawem, prawda, i zastawem są również kubatury, które powstają. To jest takie dziwne zabezpieczenie, że dostaje się pieniądze na budowanie czegoś, co jest od razu zabezpieczeniem tych pieniędzy, które są. No i czym się to kończy? No kończy się to tym już na mniejszą skalę, bo tutaj uważam, w Grudziądzu może to skala być największa w Polsce, gdzie wierzyciel przejmuje szpital, przejmuje obiekt, natomiast gros długu, 70-60% zostaje przy mieście, czyli przy tym, który jest organem założycielskim takiej skomercjalizowanej spółki. I to jest mniej więcej, dzisiaj wiemy, bo nie przyznaję, nie byłem tak mądry, kiedy posłanka Sawicka mówiła o lodach kręconych na służbie zdrowia. Nie myślałem, że to właśnie będzie coś takiego, ale myślę, że to jest właśnie ten pomysł. No i co się dzieje? No, szpital zostaje, ludzie w Grudziądzu są leczeni, no bo Narodowy Fundusz z kimś musi ten kontrakt podpisać. Siemens czy inny właściciel, który przejął ten majątek, wstawia tam swój sprzęt, nawet najwyższej klasy. Naprawdę, wszystko jest ok. Tylko że przy mieście zostaje 600, a może 700 milionów ludzi. I to jest ten problem. To jest ten problem. I myślę, że ku takiej prywatyzacji to wszystko idzie. W związku z tym, jedną z pierwszych rzeczy,
które trzeba zrobić po wygranych wyborach, no to jest zorganizowanie jakiejś niewiarygodnej burzy mózgów, przejrzenie, jakby rozpoznanie całej tej plątaniny wikibasów, które tam natworzono, spółki, prawda, różne ruchy kapitału, różne ruchy majątkiem, prawda, i tak dalej. Rozwikłanie tego, to moim zdaniem jest coś, co zajmie nam chwilę czasu i później trzeba dopiero będzie na to znaleźć skuteczne remedium. Ja tylko mam nadzieję, że te zmiany, czy te problemy, przed którymi my staniemy, będą się odbywały w niedługim czasie z poważnymi zmianami, jakie dokonają się w Polsce i być może no, jakaś pomoc w rozwiązaniu tych problemów przyjdzie również ze szczebla rządowego, bo tam też trzeba taki porządek zrobić. Dalej mówiłem już o masowej emigracji i proszę Państwa, to jest bardzo widoczne w Grudziądzu, bo tak jak powiedziałem, trudno jest ocenić 2,5-3 razy, nie będziemy się kłócić, więcej ludzi wyjeżdża za pracą z Grudziądza niż w innych miastach. To jest coś, co się dzieje w całej Polsce, ale tutaj jest to na dużo większą skalę. No, gdybym po sobie miał sądzić, to bym w ogóle, ja mam 3 synów i wszyscy już wyjechali, w związku z tym natomiast wiem, że wśród moich znajomych są całe rodziny, gdzie w bardzo podobnej sytuacji. Dwójka dzieciaków, trójka dzieciaków. Dzisiaj w zasadzie no jest to, ja nie znam wśród, być może żyję w takim środowisku, ale ja nie znam dzisiaj w swoim otoczeniu ludzi, którzy by w ogóle tego problemu nie znali. Gdzie nikt by nie wyjechał, nikt by nie szukał roboty w Norwegii, w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale jest jeszcze coś. Jeszcze coś, co uważam jest dramatyczne. I na to nowa władza będzie musiała znaleźć bardzo szybko, przynajmniej doraźne rozwiązanie. Pamiętacie, w 2002 roku, kiedy wygrywaliśmy poprzednie wybory, wtedy właśnie, przed tą kadencją, wtedy oczywiście też bezrobocie było bardzo wysokie, bo to sięgało 34%, kiedy wygraliśmy to miasto. I wtedy właśnie jednym z celów powiedzieliśmy, że pierwsze, co musimy wyeliminować, to sytuacje, gdzie bezrobotni są, gdzie bezrobotnych jest dwójka rodziców. No bo to jest sytuacja, że w zasadzie nic już nie zostaje, tylko strzelić sobie w łeb albo się powiesić, bo to tanie, prawda? I dzisiaj mamy w innym względzie podobną sytuację. Jak? Otóż wyjeżdżają za pracą nie tylko młodzi. W Grudziądzu bardzo duży odsetek ludzi. Wśród moich znajomych, wśród moich sąsiadów, wśród rodziców moich dzieci, mojej córki, która chodzi do szkoły. To są wyjeżdżający ludzie, którzy mają dzisiaj nie 25, nie 28, nie 30 lat, ale 57, 60. Nie znają języka. I podejmują decyzję, pakują się i jadą do Norwegii, do Irlandii i tak dalej. Bez języka, bez niczego. Przecież ludzie, zdajmy sobie sprawę, z ich strony jest to krzyk rozpaczy. Bo 25-letniemu chłopakowi to czasem może się wydać, że to właśnie to dobra przygoda, przetrze się, języka się nauczy, no prawda, można też tak na to patrzeć. Ale nie w przypadku 60-letniego faceta, który pakuje rodzinę, albo najczęściej rodzinę tu zostawia, a tam jedzie pracować. A tego typu przypadki w Grudziądzu stają się nagminne. I uważam, że to jest naprawdę bardzo dramatyczny i bardzo poważny problem, który trzeba będzie piorunem rozwiązać. Choćby doraźnie. Choćby doraźnie. Dalej. Także, tak jak powiedziałem, jednym z najważniejszych problemów, przynajmniej też teoretycznych, trzeba będzie mieć na to pomoc, jest odbudowa potencjału dochodowego miasta. Przy czym oczywiście nie może się to odbyć przez sięgnięcie do portfeli mieszkańców, bo w tych kieszeniach, czy do kieszeni mieszkańców. Bo w tych kieszeniach już prawie
nic nie ma, tam już nie ma specjalnie po co sięgać. W związku z tym musimy znaleźć takie rezerwy, takie sposoby napędzenia dochodów dodatkowych, albo zaoszczędzenia na czymś, na czym można jeszcze zaoszczędzić, żeby nie trzeba było sięgać do kieszeni mieszkańców. Jednym z tych, musi też być weryfikacja wydatków nieprozatrudnieniowych. Słowo takie nieładne i długie, ale ono mówi, o co chodzi. Otóż miasto ma szereg wydatków, od których się uchylić nie może. No musi finansować szkoły, przedszkola, prawda, różne rzeczy musi finansować i tutaj jakby na tym nie zaoszczędzimy. Natomiast na pewno są też w tym mieście takie wydatki, których nie trzeba ponieść, a które jednocześnie są wydatkami, które nie wspierają, nie wspomagają zatrudnienia, nie tworzą nowych miejsc pracy, nie sprzyjają tworzeniu tych miejsc pracy. I na przykład, ja daję jako jeden przykład. Nie może być tak, że miasto szczególnie w tej sytuacji, w jakiej jest, nie może pieniędzmi podatników, czy płatników za wodę, czy płatników za ciepło, czy płatników za śmieci, nie może finansować seniorskiego, wysoko kwalifikowanego sportu. Nie może tego robić. Choćbyśmy nie wiem jak kochali piłkę nożną, żużę, ale nie wolno robić tego z pieniędzy, które zabieramy ludziom w postaci podatków, w postaci opłaty za wodę, w postaci ciepła i w postaci tego. Tego nie robią najbogatsze miasta w Polsce. Zobaczcie, jaką awanturą i bankructwem Śląska Wrocław skończyło się to, że miasto spróbowało pieniędzmi podatników wspierać ekstraklasę piłki nożnej. Skoro Wrocławia na to nie stać, miasta właściwie jednego o największym, przynajmniej teoretycznym potencjale, to ludzie, no Grudziądza też na to nie stać. Przykro to mówić, nie może być, tego zresztą nigdzie nie ma. Zadaniem miasta jest, co najwyżej, stworzyć takie warunki, znaleźć takich inwestorów, którzy nie tylko stworzą miejsca pracy, ale którzy również zasponsorują lokalny sport. I wtedy jest ok. Wtedy to jest dobrze. Ale ta praktyka, która obowiązuje i szerzy się w Grudziądzu i która nie zyskuje, nie jest, przecież to jest chore, ponieważ to się nie spotyka z protestami, nie wiem, prezesów spółek, ludzi przecież świadomych tego, co się dzieje i jak mieszkańcy tego miasta są w ten sposób okradani. I nikt nie protestuje, nikt się nie odzywa, nikt nie mówi. A to jest nienormalne. To jest nienormalne. Tego nigdzie na świecie nie. Podatki są święte. Zabieramy je ludziom i musimy przeznaczać je tylko na te cele, które są godne. Tym bardziej w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy. Także miasto trzeba przywrócić pełną kontrolę nad własnymi finansami. Myślę, że to jest związane oczywiście z bardzo szybką analizą, dogłębną wszystkich spółek komunalnych, przepływów pieniężnych, jak one chodzą, gdzie, co, jak. To dzisiaj w obecnym Grudziądzu wydaje się być plątanina nie do rozwikłania, ale oczywiście poradzimy sobie z tym. To jest do opanowania. W ruchu na Grudziądzu to są tacy ludzie, którzy to prowadzą. Tyle o finansach. Sorry, że tyle, ale to jest naprawdę najważniejsze. To dzisiaj jest tego, być może w naszym programie, z którym pójdziemy do mieszkańców, być może jakby priorytety postawimy troszeczkę inaczej. Nie dlatego, żebyśmy uważali, tylko akurat te finansowe rozważania dla mieszkańców mogą być trudniej przyswajalne. Musimy to przełożyć na język konkretnych działań. Co zrobimy, czego nie zrobimy, prawda, i tak dalej. Ale tak naprawdę jest to sprawa najważniejsza. Druga rzecz, liczny sposób i powiedzieć, u kogo zasięgałem języka, z kim się konsultowałem, jakie informacje zbierałem,
żeby może nie zaszkodzić ludziom. Ale ludzie, tutaj w strukturach miejskich, w instytucjach, w spółkach są ludzie, którzy gołym okiem widzą i rwą sobie czasem włosy z głowy, mówiąc, przecież tu są pieniądze, konkretnie wskazując, gdzie, którymi się nikt nie interesuje, których nikt, po które się nikt nie schyli i które są do wzięcia. I takich przykładów mógłbym tu namnożyć, tylko, no mówię, nie chciałbym zaszkodzić ludziom, którzy się tym zajmują, albo którzy mi te dane przekazali. I dlatego rekonstrukcja tych tym bardziej, że są w spółkach miejskich i w instytucjach, ja też mam przykłady oczywiście bardzo dobre, gdzie są młodzi ludzie, którzy w zasadzie, właściwie ich cała robota polega na śledzeniu tego, co dzieje się w zakresie funduszy, jakie pojawiają się nowe programy, którzy właściwie z marszu wiedzą, do tego można by pisać. Tylko że dopiszą te programy, które należą do ich zakresu działania, które ich dotyczą. Natomiast pozostałe nikt się nie skupia. Czy z dokumentacją związaną z działalnością gospodarczą? Tu musi powstać cały szereg zachęt, również takich, które będą sprawiały, że bardziej się będzie opłacało otworzyć interes w śródmieściu niż na peryferii. I takie mechanizmy miasto musi przygotować, musi opracować, musi na to znaleźć pieniądze. Albo przynajmniej musi móc zrezygnować z pewnych dochodów. To będzie rezygnacja, która się opłaci. Po to, żeby substancje grudziąckiego śródmieścia ratować. I wiem, że w różnych miastach się to robi. Ja, jak wiecie pewnie, ostatnio bardzo dużo jeżdżę rowerem. Jeżdżę po różnych miastach, mniejszych, większych i tak dalej. I kiedyś, no, jeżdżąc chociażby w takich fajnych, takich, które bardzo zresztą lubię, w miastach borowiackich, Chojnice, Tukola, prawda, tam Czeski i tak dalej. I to, co zwróciło moją uwagę, jadąc tam któregoś dnia, siedząc zawsze na każdym rynku, trochę tam łucząc, prawda, przez parę minut, no, że tam właściwie te śródmieścia raczej są czyste, zadbane, ale tam nie ma lumpeksów na głównych rynkach. Tam, no, widać, że tam się coś dzieje, dlaczego akurat jest bank, jubiler, porządny sklep, spożywczy, ale naprawdę porządny, jak to się dzieje, że tam się opłaca to zlokalizować w tym miejscu, gdzie indziej nie. I tak jak kiedyś powiedziałem, tutaj żartując oczywiście, że mam propozycję, żeby radni zaproponowali, żeby zamiast jeździć do Chin, pojechali do Chojnic, też na Chy, prawda, a o ile panie, nie? No. Dużo tak. Także to jest uważam jeden z tych punktów, które trzeba będzie jeszcze w przyszłym programie naszego ruchu i tego dopracować. Dalej, no, proszę Państwa, sprawa specjalnej strefy ekonomicznej. Proszę Państwa, no nie jest w stanie, nikt mi nie wytłumaczy, jak to możliwe, że po 7 latach istnienia, ja rozumiem, rok może być gorszy, jeden, drugi, piąty, ale pamiętam, ile nas kosztowało pozyskanie czy załatwienie tej strefy ekonomicznej, bo proszę pamiętać, że w momencie, kiedy my ją pozyskiwaliśmy dla Grudziądza, to praktycznie Unia Europejska już nie zezwalała na tworzenie tego typu tworów. Właściwie rzutem na taśmie, na skutek chwilowego rozluźnienia przepisów, udało nam się te 100 hektarów tej strefy wprowadzić. No ile razy tam jadę i jak widzę, że tam praktycznie nie ma nic. Jak właściwie gro zajmuje gnijąca słoma, gdzie podobno myszy są jak koty duże. Czy myszy albo szczury tam, ja mówię. Proszę Państwa, przecież to jest nie do zrozumienia. Jak można, dysponując tyloma argumentami, bo jednak, co by nie powiedzieć, specjalna strefa ekonomiczna ma cały szereg zachęt.
Tylko, że proszę Państwa, tak naprawdę moim zdaniem nikt się tym nawet nie interesuje. Ja postawię tezę, oczywiście nie potrafię jej udowodnić, bo nie siedzę w głowie ludzi, którzy się tym zajmują. Ale ja sądzę, że wiele osób działających jakby wokół tej strefy, oni w ogóle nie wiedzą, z czym, co mogą inwestorom zaoferować. Moim zdaniem nie wiedzą. I potem jest płacz, fatum. No nie wiem czemu, no niby Grudziądz ma wszystko co trzeba, a inwestorzy mijają nas szerokim. I to mówi urzędnik miejski i to mówi urzędnik marszałka. Przecież oni powinni się wstydzić, no bo przecież to świadczy o nich, a nie o opatrzności. Z PAIS-u też. Z PAIS-u. Nie wiem dlaczego tak jest. Bo proszę Państwa, problem polega na tym, że służby proinwestycyjne nie mogą być i nie będą biurem egzotycznych podróży dla miejskich urzędników. Proszę Państwa, to oni jeżdżą, nie wiem, czwarty czy któryś raz do Chin. Tak, Chiny to jest ogromny potencjał, ale proszę Państwa, tam nie znajdą. Tam to oni mogą, nie wiem, może znaleźć kogoś, kto przyjedzie i tutaj, jak go przekonają, że w Polsce można robić interes, to może przyjedzie i restaurację chińską otworzy. Ale nie poważnego inwestora. Bo poważny inwestor z Chin, jeżeli nawet taki jest, to nie będzie, on nie poszukuje w Chinach i nie rozmawia z kimś, kto tam pojechał na wycieczkę, tylko trafia do polskich władz, rozmawia tutaj z określonymi służbami i tam trzeba być. I tam trzeba pilnować interesu. I tam trzeba mieć znajomości, wejścia, tak, bo to też się liczy. To też się liczy. Ja powiem Państwu szczerze, wszystko ma znaczenie, to akurat nie jest korupcja, ale czasami wiecie co, kiedyś jeden z lepszych interesów, nie mogę tutaj niestety mówić o szczegółach, ale jeden dla miasta, jeden z lepszych interesów, jakie udało się zrobić i przepchnąć dużą inwestycję, wiecie jak to się stało, że prezes jednej ze spółek pojechał na bardzo trudną rozmowę do wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej, którego się wszyscy strasznie bali. No ale uznał, że w zasadzie no, kazano mu tutaj zrobić idiotyzm, którego nie chciał zrobić. No i mówi, no nie wierzę, żeby tam kto kogoś nie dało się przekonać. Pojechał. No i wchodzi i mówi z Grudziądza. Panie z Grudziądza, się okazuje, że ten wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej to jest absolwent technikum mechanicznego w Grudziądzu. No proszę Państwa, od ręki. Pół godziny, kawa, właśnie nie było o czym rozmawiać. Sprawa za parę milionów złotych tak naprawdę w konsekwencji natychmiast została załatwiona. Czasem się to tak odbywa. I to muszą być ludzie, którzy wiedzą, gdzie uderzyć, gdzie dojść. Tak, i wtedy, jeżeli dojdą, znajdą, przywiozę, załatwią, to wtedy właściwie warto im zapłacić każde pieniądze. Każde. Ale wtedy trzeba jasno powiedzieć, zarobił dla miasta 300 milionów, w związku z tym nie żałujcie mu paru dziesięciu tysięcy, które mu dajemy. Tak może być. Ale proszę Państwa, przyznawanie prezesom, choćby najlepszym, spółek komunalnych 40-30 tysięcznych nagród jest po prostu niegodziwe. Niegodziwe. To się po prostu, nie dlatego, że tak, jeżeli powiemy, zarobił dla miasta tyle, proszę bardzo, i płacimy mu, tak, zapłacił, ale nie może być tak, że ludziom, którzy tak inaczej się okazuje, że prezes, którego jedyną zasługą, jaką ja widzę, dostrzegam, jest to, że masowo, idiotycznie wyprzedaje w czasach wyjątkowej dekoniunktury, majątek i on nagle dostaje 20 tysięcy nagrody. No ludzie. Ludzie. I nie. Jeżeli nawet zdarza się tak, że są być może bardzo dobrzy prezesi, którym się należy wysokie wynagrodzenie. Ale nie, proszę Państwa, nie w warunkach, kiedy tysiące ludzi wyganiamy na emigrację, bo nie mamy dla nich pomysłu. Tak, uważam, że wyganiamy, skoro nie mamy pomysłu. I gdzie kolejne tysiące ludzi nie mają pracy,
a kolejne zarabiają 1200 zł, to mówię po imieniu. Tego typu nagrody są niegodziwe. Tyle. I czegoś takiego nie będzie. Dalej, proszę Państwa, no trzeba powrócić i myślę, że w tym programie, który będziemy dyskutowali z PiS-em, być może z nimi jeszcze organizacjami, trzeba wrócić do pewnych pomysłów. Ja nie przywiązuję się do tych pomysłów, które mieliśmy w 2006 roku, bo tam no, zmieniła się sytuacja, wiele rzeczy jest jakoś nieaktualnych, do niektórych nie można wrócić, ale do niektórych można. Myślę, że nie powinniśmy w dalszym ciągu przestać myśleć i rezygnować z tego, żeby grudziąc przeformułować definicję tego miasta, czyli żeby spróbować coś, co wydawało się w 2006 roku, mieliśmy w ogólnych zarysach opisane. Czyli to, w jakim kierunku Grudziądz ma się rozwijać i z czego Grudziądzanie mają żyć za 5, za 10 czy za 15 lat. No dzisiaj minęło 7 lat, no i z tego nie ma nic. Z tego nie ma nic. Grudziądzanie z tego nie żyją. Co więcej, wiele źródeł, które mieli w 2006 roku, z których żyli, dzisiaj już nie istnieje. Dzisiaj już nie ma. I do tego trzeba wrócić. Być może do uzdrowiskowości Grudziądz. Ale trzeba do tego podejść no, z pewną wizją, z pewnym rozmachem, z pewną odwagą. I myślę, że to jest możliwe. Jednocześnie, nie wiem, dzisiaj nie chciałbym składać tutaj deklaracji, ale myślę, że mam nadzieję, że los zdecyduje za nas. Mianowicie trzeba za wszelką cenę zablokować, odwrócić, uniemożliwić inwestycję, która w tym mieście jest planowana, a która właściwie cały szereg nadziei, planów związanych jakby z przeformułowaniem definicji naszego miasta, bo się to uniemożliwi. Przecież to jest kompletna bzdura. Proszę Państwa, żadne miasto w okolicy w promieniu, nie wiem, 150-200 km, gdzie zwracano się z tą inwestycją, na to się nie zgodziło. Ponieważ prosty rachunek. Potężna spalarnia niewiarygodnie wielkich ilości gazu. Jak ktoś mówi, że to można zrobić bez skutków ubocznych, no to kłamie. Tak jak można wybudować elektrownię atomową bez skutków ubocznych, bo podobno to jest czysta energia. Jak bardzo czysta, to od kilku lat doświadczamy w Fukushimie, gdzie dalej woda w nieprzerwany sposób skażona i to coraz bardziej szoruje do oceanu. Podobnie jest z tą inwestycją. I teraz jak ktoś mówi, że można takie ilości z gazu spalić bezstratnie, dokładnie. Jak ktoś mówi, że można spalać to online, czyli nie magazynując tego, dokładnie, to jest niemożliwe. I jak ktoś mówi, że z tego miasta ludzie miały jakiekolwiek korzyści, nie. Ponieważ tam oferuje raptem 50 miejsc pracy. Co to jest? 50 miejsc pracy, to jak podejdziemy umiejętnie do lokalnego handlu w Śródmieściu, jak udzielimy ludziom ulg, zachęt, prawda, i tak dalej, to oni nam te 50 miejsc pracy stworzą w ciągu paru miesięcy. Działek nie kupimy. Prawda? Proszę? Działek nie kupimy. Tak. I teraz, proszę Państwa, podatki. Jakie podatki? Podatki od firmy CIT, może by warto było mieć udział w tym, ale to jest firma, która nie jest z Grudziądza, ale tu nie będzie płaciłec. PIT od 50 ludzi? Jaki on będzie? Przecież to jest bzdura. Natomiast umiejscowienie tej elektrowni spowoduje, że praktycznie no, o wielu rzeczach Grudziądzu możemy zapomnieć. Chociażby o uzdrowiskowości. Dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby do tego nie doszło. Miejmy nadzieję, ponieważ dzisiaj z różnych powodów, nie od nas niezależnych, ta inwestycja jest bardzo mocno pod znakiem zapytania. Jeżeli wcześniej powstanie inna, podobna inwestycja, nieco bardziej na północ, to prawdopodobnie ten pomysł nie zostanie jednak zrealizowany i oby tak się stało. 65 metrów. Proszę Państwa, wyprzedaż majątku komunalnego. No to trzeba zatrzymać. Ja nie jestem przeciwko prywatyzacji.
Tak, czasem warto coś sprywatyzować, żeby miało gospodarza, żeby ktoś o to zadbał, prawda, i tak dalej. Proszę Państwa, to co się dokonuje dzisiaj z wyprzedażą budynków TBS-u, na szczęście sąd tu chyba położył temu kres i zablokuje to, ale z wyprzedażą majątku komunalnego, który jest w rękach MPGR-u, do którego ciągle miasto ładuje jeszcze kolejny majątek. No teraz na tej sesji, mimo że raz ta uchwała została odrzucona, teraz wracają i jeszcze raz próbują, prawda? Wnieść aport. I to znowu z idiotycznym uzasadnieniem. Bo tam jest to napisane, że oni wnoszą to aportem na majątek MPGR-u po to, żeby ten majątek był zarządzany przez jeden podmiot. Przecież on jest zarządzany przez jeden podmiot. To jest MPGR. To jest MPGR właśnie. Przecież MPGR nie musi być właścicielem, żeby zarządzać. Sprzedać. W związku z tym jest to nieprawdziwe uzasadnienie. I teraz sprzedawać można, ale proszę Państwa, no trzeba liczyć się z regułami, jakie panują na rynku. Dzisiaj dekoniunktura w nieruchomościach jest ogromna. Budynek na mojej ulicy, dwupiętrowa kamienica, ocieplona tam, nie wiem, w ubiegłym roku, czy dwa lata. Dwupiętrowa, sześciorodzinna. Sprzedana za 200, bodajże 40 tysięcy. To bardzo nowy domek. Dokładnie. Ale nie, to nie koniec. To nie koniec. Za 240 tysięcy. Rozmawiam z sąsiadką, ja oczywiście wiedziałem o tym wcześniej, ale i ona mówi, no i pan mówi, będą sami, no, wszyscy sąsiedzi będą nowi. Ja mówię, tak, dlaczego? No bo wszyscy już się zgodzili, zaproponowali wszystkim mieszkania. Ponieważ sprzedaż została dokonana na warunkach takich. 240 tysięcy i miasto wyprowadzi 6 rodzin z tego budynku. No ludzie, przecież oni dołożyli do tego interesu. My to znamy. Czyli 6 mieszkań to też nie jest za 10 zł, prawda? Choćby to było mieszkanie substandardowe, no to ono musi kosztować, nie wiem, 15-20 tysięcy. To się okazuje, że dając te mieszkania, miasto kolejne 120 czy 130 tysięcy dołożyło. To za ile to sprzedało? No przecież to jest skandal, co się dzieje. Także wyprzedaż majątku komunalnego należy zatrzymać, ponieważ majątek komunalny można sprzedać, ale tylko w jednym celu. Jeżeli potrafimy zrobić to na warunkach rynkowych i jeżeli potrafimy uzyskane w ten sposób pieniądze tak zainwestować, aby na tym odpowiednio zarobić, bo tu dokładnie rządzą te same prawa, które rządzą gospodarstwem domowym. Kolejna rzecz, o której już mówiłem, dlatego się nie będę dozwodził. No powstrzymanie tej upadłościowej prywatyzacji szpitala. Ja nie wiem, czy to jest możliwe. Dlatego nie obiecujemy. Będziemy o tym mówić. Natomiast, czy to jest jeszcze możliwe, nie wiem. Ponieważ, tak jak powiedziałem, nie znamy umów, nie wiemy, na jakich zasadach jest to finansowane, czym to jest do końca poręczone, jak te pieniądze chodzą. Do tego się nie sposób dzisiaj dobrać. Więc czy jest możliwe powstrzymanie tego rabunku na miejskim majątku? Nie wiem, ale być może jest. Jeżeli jest, to trzeba piorunek to zrobić. Powstrzymanie tego, co dzieje się ze szpitalem, które mówię, moim zdaniem, przez które chce się sprywatyzować poprzez upadłość i zostawienie przy mieście kolosalnych długów, to jeżeli taki scenariusz ma być realizowany, bo mówię, tego też nie wiemy, bo to jest wszystko, ale wszystko wskazuje, że tak jest, to jest decyzja, którą porównuję w 2006 roku, kiedy w ciągu pierwszych kilku dni mojego urzędowania, po moim nastaniu, musiałem podjąć decyzję, sprzedaję OPEC lub nie. I wiem, jaka to była trudna decyzja, no i no, na szczęście wtedy podjąłem dobrą. Ale czy dzisiaj jeszcze można równie dobrą decyzję podjąć dla szpitala, tego nie wiem. I kolejna rzecz, to jest, na którym w naszym programie też położymy duży nacisk, z
konkretnymi propozycjami, jak to zrobimy. To jest, proszę Państwa, rozbicie stworzonych w tym mieście układów i zależności polityczno-biznesowych. O, właśnie. Normalnie, nie chcę tego użyć tutaj, bo to od razu źle brzmi, ale jesteśmy w takim gronie, że mogę to powiedzieć. To się w normalnym świecie nazywa układ mafijny, prawda? I w mojej ocenie coś z czymś takim mamy do czynienia. Ja nie wiem, gdzie tak naprawdę zapadają decyzje dotyczące tego miasta. Nie wiem, gdzie one zapadają. Czy w Radzie... O, właśnie, czy w Radzie. Czy w Radzie miejskiej, prawda? W Radzie. To podpowiedział mi ten pan. Nie wiemy, gdzie te decyzje zapadają. I te układy, raz, że grudziąc od 7 lat, sprawia wrażenie okrętu, który właśnie dryfuje nie wiadomo dokąd. Nie decyduje jakiś pomysł na miasto, tylko właśnie co decyduje? To rozbicie tego, to jest jedno z głównych zadań, z jakim musi przyjść do tego miasta nowa władza. Asfalt do lasu się wyleje. O, asfalt do lasu. I proszę Państwa, kolejna rzecz, o której mówimy. Ja z reguły, jak pisałem w poprzednich latach programy, ja tak z dużą rezerwą podchodziłem zawsze do różnych takich zapisów, bo w moim ocenie w wielu programach to był taki pic na wodę, fotomontaż i robienie ludziom wody z mózgu. Jak tam pisano, że gdzieś rady w dzielnicach będą tworzyć, prawda, demokrację i tak dalej. Proszę Państwa, to najczęściej oczywiście wszędzie kończyło się jednakową klapą, dlatego w tych programach, które ja przygotowywałem, staraliśmy się o tym nie mówić, bo wiadomo, że nie warto mówić o czymś, co i tak, czego i tak się nie zrealizuje. Ale jest pewna możliwość i obecnie uważam, wiąże z tym spore nadzieje. Jedna rzecz, to jest jakby... jedna sprawa to jest coś, co się nazywa budżetem zadaniowym. Mówi się o tym od wielu lat i ja ciągle łapię się na tym, nawet rozmawiając z ludźmi, którzy właściwie odpowiadają w tym mieście za finanse, czy tak. Ja myślę, że tutaj nawet skarbnik do końca nie rozumie, czym jest budżet zadaniowy i jak się go tworzy. Bo na pewno ten budżet, który w Grudziądzu powstaje, który się tworzy, na pewno budżetem zadaniowym nie jest. Bo budżet zadaniowy to jest jakby tworzenie budżetu zupełnie w drugą stronę. Że my najpierw wiemy, co chcemy zrobić, mamy określone zadania rozpisane na wiele lat, a potem zastanawiamy się, jak to sfinansować. To jest jakby odwrotna praktyka budżetowa niż normalnie się robi. Ja też przyznaję, kolejne budżety Grudziądza od 90 roku też nie były zadaniowe. To nie była metodologia jakby podchodzenia do budżetu. Ale odchodząc w 2006 roku, właściwie mieliśmy pomysł budżetu zadaniowego opracowany, spisany. Ja mam jeden z egzemplarzy tych opracowań i myślę, że gdzieś tam w urzędzie jest, chyba że poszedł na przemiał, nie wiem. Ale były wtedy warunki, bo dużo się mówiło też w Polsce o przejściu na taki sposób budżetowania. Być może do tego należy wrócić, bo uważam, że to jest naprawdę dużo mądrzejszy sposób tworzenia budżetu niż wtedy, kiedy najpierw wrócimy pieniądze, które mamy, a potem się zastanawiamy, co za to zrobić. No, raz, że to jest na krótką metę, to jest typowy budżet do krótkiego oddechu. Żeby mieć duży oddech, to trzeba najpierw wiedzieć, że w ciągu najbliższych 3-5 lat chcę zrobić to i to, no i potem głowie się, jak na to zebrać pieniądze. I ja tak podchodzę do zadania, to wtedy nie przyjdzie mi do głowy, że mógłbym z pieniędzy podatników sfinansować na przykład zawodowy sport. Wtedy nie przyjdzie, ponieważ zawsze będzie ta inwestycja, którą sobie wymyśliłem, od której zależą miejsca pracy, będzie ważniejsza niż tego typu zadania. I to jest jakby zaleta budżetu zadaniowego. Ale to jest jedna rzecz. Kolejna, i ta dotyczy mieszkańców, to co ostatnio nazywa się i o czym się coraz częściej mówi, ostatnio troszkę mówiono przy referendum warszawskim, ale też trochę starsze. Budżet partycypacyjny, czyli taki, gdzie w każdym roku
pokazujemy kwotę pieniędzy albo w całej puli miasta, albo na przykład rozbitej miasto podzielone na 5 stref i dla każdej przypisujemy określoną ilość pieniędzy i mówimy, niech mieszkańcy zdecydują, co chcą za to mieć. I to jest, nie, to uważam jest do zrealizowania. Nie żadne rady osiedlowe, prawda, które będą się zbierać albo nie będą się zbierać, będą pieprzyć o nie wiadomo o czym. Nie, pokazać, dajemy konkretne pieniądze i przyjęcie takiego założenia. Nie wiadomo, być może na początek to będzie, dzielimy na 5 stref i mówimy, oczywiście oprócz wielu zadań, które miasto realizuje, ale mówimy, dobra, dla każdej części dajemy 100 tysięcy do podzielenia. Bał. Ale proponuję, żeby zapisać, że budżet partycypacyjny musi określony wskaźnik, nie wiem, jakoś go odnieść, zrelatywizować do poziomu wzrostu gospodarczego czy czegoś, on musi rok do roku rosnąć. Że co roku mieszkańcy muszą dostawać więcej do podzielenia i wtedy jak zdecydują, że chcą mieć, nie wiem, karuzele, to karuzele. Jak chcą mieć ulicę, to taką ulicę, a nie inną. W tym roku robimy tą, w przyszłym będziemy robili ten. Oczywiście, mówię, to nie zwalnia miasta od prowadzenia normalnej, planowej polityki inwestycyjnej. Ale uważam, że to jest coś, co w naszym programie musi zostać dobrze opisane, dobrze sparametryzowane i dlaczego w prawie miejskim musi się znaleźć gwarancja, bo jeżeli takiej gwarancji nie zapiszemy, to oczywiście my przy wyborach możemy mówić, każda część miasta dostanie 1 000 000 złotych do podzielenia, natomiast po wyborach no, możemy sobie zrobić to samo, co Hanna Gronkiewicz w Warszawie po referendum. Prawda? Także nie, dlatego mówiąc o tym, powiemy, raz, że musi to być zapisane w prawie lokalnym i musi być gwarancja, że to będzie dotrzymywane i każdego roku udział mieszkańców w dysponowaniu tymi pieniędzmi będzie coraz większy. I myślę, że to jest ta część, która z reguły zajmuje gdzieś tam w programach wyborczych, gdzieś jest na końcu, gdzie się mówi, że wzrost demokracji, prawda, powołanie rad osiedlowych, że każde osiedle będzie miało swoją radę. Myślę, że z tego zrezygnujmy, powiedzmy raczej, co roku większa pula pieniędzy będzie zostawiana mieszkańcom do podziału. Oni będą decydowali, mówili, na co chcą to wydać i te pieniądze będą wydawali. To oczywiście wymaga pewnego dopracowania, ale tutaj mamy troszeczkę dobrych wzorów z zachodu na przykład. Myślę, że z tego potrafię nie skorzystać. Proszę Państwa, proszę potraktować to moje dzisiejsze wystąpienie. Ja wiem, że było długie, ale proszę? Ale owocne? No, miejmy nadzieję. Nie wiadomo, czy owocne, ale miejmy nadzieję. Proszę Państwa, ono było długie, ale ono miało pokazać, na jakim etapie znajdujemy się jako konstruktorzy nowego programu dla Grudziądza, z którym pójdziemy do wyborów, który będziemy negocjowali z naszymi partnerami. To jest oczywiście podstawa, punkt wyjścia i tak dalej, to teraz zostanie uszczegółowione. Mam nadzieję, że dzisiaj może nie będzie czasu na dyskusję, ale zrobimy specjalnie, ja to przygotuję w jakiejś takiej pisemnej formie dla Państwa i któreś z kolejnych spotkań, być może już to za miesiąc, przeznaczymy na dyskusję nad tymi tezami, które dzisiaj rzuciłem. Dostaniecie Państwo wcześniej pisemne. W danym momencie Radą Miasta, jak ożywić umarłe miasto, stare miasto. I te programy tych organizacji pozarządowych polegają na tym, że szkoli się urzędników, bo czasami tak bywa, że zakleszczymy się w jakimś swojej niemocy. Patrzymy na ten rynek, patrzymy na te uliczki i próbujemy coś wymyślić i nic nie przychodzi do głowy. I ta organizacja pozarządowa, ona ma swoje filie w Brukseli, w Luksemburgu i w Bonn. Międzynarodowa obsada, absolutnie fantastycznych młodych ludzi, którzy na zaproszenie władz miasta, na przykład Grudziądza, przyjeżdżają i spędzają tutaj tydzień.
i rozmawiają. Zaczynają rozmowy od szkół, od gimnazjum, liceum, technikum i szukają pomysłów. Rzucają hasła, takie, taka, jak to się mówi, pranie mózgu? Nie, inaczej. Burza mózgu. Burza mózgu. I z tych pomysłów, które społeczeństwo, młodzież i wszyscy zgłaszają, oni organizują spotkanie z radnymi, z władzami miasta i patrzą, co jest możliwe. I w ten sposób obudzili do życia śpiące latem trzy miejscowości nad morzem. Kto by pomyślał, że Darłówek spał, rynek w Łebie spał i Mielno spał. I nagle się okazało, że to dzieci wymyśliły, co się na tych rynkach w czasie lata ma dziać. I tutaj taka odpowiedź, że czasami się otwarte drzwi wyważa, a rozwiązania są gotowe. Specjalnie do tego powołane organizacje pozarządowe już funkcjonują. Na pewno z takiej pomocy należy skorzystać, że pewną taką wizję reindustrializacji, czy resocjalizacji, nie wiem, Starego Miasta dla Grudziądza, który był też w nie najlepszym stanie, pamiętacie, w 90 którymś roku przygotował zespół, który kiedyś zaprosiliśmy tutaj za niewielkie pieniądze, zrobił opracowanie pod przewodnictwem pana Czesława Bieleckiego. To był zespół urbanistów, oni tutaj kilka tygodni siedzieli, no między innymi wybili nam wtedy z głowy kilka takich bzdur, które wydawały się być zakorzenione również w naszych głowach, bardzo słusznych. I to opracowanie, mogę powiedzieć, no w pierwszej kadencji oni to przygotowali w 1994 roku, w 1993 roku, bo później wkrótce były wybory i niestety nie zostało to zrealizowane. Z niektórych tych rozwiązań, ja do niektórych wróciłem w 2006, ale teraz niedawno czytając ten raport i pewne wskazówki, które wtedy dotyczyły Starego Miasta, którego potencjałem wtedy ci urbaniści, którzy tu przyjechali, byli pod wrażeniem tego, jaki potencjał tu tkwi, tylko że byli zdziwieni, że tego to nie zostało wydobyte. I ja myślę, że do tego też warto wrócić, tylko że ja nie wiem, w urzędzie chyba nikt nie wie, że tego typu opracowanie gdzieś tam zakurzone w archiwach czy gdzieś w tej chwili leży. Ono jest bardzo aktualne. W 90 roku Grudziądz był pod wieloma względami podobny, w podobnej sytuacji, pod wieloma względami jak teraz. No wiadomo, transformacja, zakłady padały jeden po drugim, prawda, i tak dalej. Do tych rozwiązań też warto wrócić, ale tutaj dziękuję za to. Tak, bo to jest też bardzo istotne, żeby mieszkańcy no, sami powiedzieli, co chcieliby, żeby w tym Śródmieściu się działo. To jest bardzo istotne i tutaj tego typu organizacje, jak te, o których pani mówi, rzeczywiście wiedzą, jak to się robi i z ich pomocy należy skorzystać, tylko że problem jest taki, no, przede wszystkim świadomość potrzeby czegoś takiego muszą mieć władze, bo ktoś tych ludzi musi tu przyciągnąć. No, taka jest prawda. Ktoś musi im zadać pytanie, ktoś musi im postawić odpowiednie pytania, żeby oni mogli na nie znaleźć odpowiedzi. No, to jest zasadniczy problem. Proszę bardzo. Stare Miasto umiera. To wszyscy widzą. Ale urzędnicy w formach różnych przedrukach, ulotek i tak dalej. Tu za małą mocy mamy, jeżeli chodzi o finansowanie. Chciałbym powiedzieć, skąd takie przykłady. Ja akurat realizowałem w końcowej fazie w wodociągach rondo na lotnisku, każdy wie to przy tym. Ponieważ wodociągi budowały Lidla, więc miasto postawiło, musicie za to, jeżeli do Lidla chcecie dojechać, musicie pobudować jako wodociągi, co mają do dróg. Pobudujcie to rondo. To rondo zbudowały wodociągi z własnych pieniędzy. Tylko dlatego, żeby doprowadzić drogę do... O czym tu chcę powiedzieć? W ramach budowy tego ronda trzeba było ogłosić przetarg, więc wodociągi oddały do specjalistycznej firmy, jaka firma drogowa jest przy mieście. Wiadomo, która te wszystkie drogi tu buduje. Oczywiście z ramienia miasta. Więc wyznaczono nam, że to rondo trzeba będzie nam zapłacić 2,5 miliona. Już to resztę sobie możecie dopowiedzieć. Ponieważ Krzysztof Dobrowski nie zgodził się na taką kwotę. Powiedział, my sobie zrobimy sami przetargi. Oddzielny, elektryczny, oddzielny, drogowy, oddzielny, zielony. I wyszło 1,5 miliona. Proszę sobie dopowiedzieć między 2,5 a 1,5, gdzie to idzie. W innym wypadku ktoś brał milion. Dlaczego u nas, bo każde miasto się cieszy, ludzie się cieszą, drogowcy się cieszą, mamy piękne rondo.
ile tych rond powstało w Grudziądzu, ale każde rondo to jest te 2,5 metra. Resztę sobie dopowiedzcie. Chodzi o to, że mamy piękne drogi. Dlaczego tak pięknie rozwijają się drogi? Bo wszędzie są tutaj, rozmawia się tylko z jedną firmą, z jedną firmą. Nie, i po co wprowadzać inne firmy, kiedy wystarczy z tą samą firmą rozmawiać? Stąd pięknie mamy budowę ulic. Rzeczywiście. Kalinka, wszystkie ulice są właściwie remontowane, ale wszędzie znajdziecie Państwo firmy ze świecia. Nie ma mowy, żeby nie było jej. Jeżeli nie bezpośrednio wygranym, to jest podwykonawca. Proszę Państwa, największy numer był, jeżeli chodzi o te piękne wydatki, jeżeli chodzi o budowę tory. Tam jest kwota bardzo wysoka z pieniędzy unijnych, ale to są dziesiątki, 56 milionów. Proszę Państwa, był przetarg, 14 firm startowało. Wygrała firma, której umowie w specyfikacji było, że tam ma czas na zdecydowanie to 60 dni, jak już wygra, żeby zawiązała umowę. Proszę Państwa, jeżeli ta firma wygrała, to miasto udawało, że nie pamięta o tym terminie i zawezwała firmę, bo to trzeba wezwać, do podpisania umowy, chodź, podpisz z nami umowę, bo wygrałeś przetarg. A on mówi, my już się nie zgadzamy, jest poza terminem, ale następna firma, bo o co tu chodziło? 4 miliony droższa wygrała, bo następna wygrywa. Jeżeli ktoś rezygnuje, następna w kolejce wygrywa, ale 4 miliony droższa, a co im przeszkadza za 2 miliony odstępnego i tak brać udział jako podwykonawcy. Proszę Państwa, nie damy rady w tej, jak tutaj powiedzieliśmy, nic zrobić, nie wejdziemy w środek. MPG nie. Proszę Państwa, pięknie wszyscy widzą, budynki się ocieplają, prawda? Ale nikt nie zna sedno, skąd to pochodzi, dlaczego tak MPG ładnie ociepla. Otóż sprzedaję, znam to z wodociągu, bo my mamy problemy również też w tej sprawie z wodą. Miałem z wodą. Sprzedają 2-3 mieszkania w budynkach tych czynszowych lokatorom. Automatycznie staje się wspólnota, te piękne napisy wspólnota. I do czego to upoważnia? Że na ten budynek MPG bierze kredyt z Banku Krajowego na ocieplenie. Na koszt oczywiście, ale trzeba wkład własny włożyć, przecież ci ludzie biedni tam z mieszkań nie włożą ten wkład. Miasto MPG bierze kredyt, bo swój wkład musi dać, bo to powiem, Bank Krajowy daje część. I proszę Państwa, w czym tu problem? Jak jest wspólnota mieszkaniowa, to nie potrzeba robić przetargu, to jest przekręt. Bo jest, wystarczy, że 2-3 mieszkania jest wspólnota, już nie obowiązuje ogłoszenie przetargu na wykonanie tego ocieplenia. Można sobie zlecić tak, o ty chodź. Chociaż. Ale jest zastrzeżenie, jest obowiązek, bo przecież wchodzą w to pieniądze kredytu Banku Krajowego, zatem jeżeli są społeczne pieniądze... 30... Nie, po drugie są rozstrzygnięcia sądu, mówią, tak? Że jeżeli miasto ma udział w spółce, która uczestniczy w tego typu obrocie, to i tak musi być przetarg. Również NIK zbadał, niektórych spółkę, nawet spółdzielniach mieszkaniowych, muszą, wszędzie muszą zrobić dla firmy przetarg. A proszę Państwa, do niedawna szeroko pisano w tym takim naszej gazetce grudziąskiej, ile to budynku się będzie ocieplać, tutaj, tu. Teraz już milczy się, dlatego że jeden sposób, tutaj mówię o pośle ze SLD, złożył zapytanie i od razu im oczywiście odpowiedzieli mu, że nie potrzeba przetargów robić, ale w domyśle zajrzeli, że jednak może ktoś przyjść po rozum i zażąda od nich z braku przetargów konsekwencji, bo przecież to są wydane pieniądze z Banku Krajowego, prywatne pieniądze, ale mało tego, to wszystko wchodzi w długi, przecież miasto MPG to nie jest powiązane z tym. Także ja tu w kilku sprawach. Jest ten piękna budowla nad Wisą. Proszę Państwa, czy też sobie zdaję sprawę, że to już 22 miliony wydane na te domki? Dla kogo? Dla żeglarzy, którzy może przyjdą, może nie. Ten jeden budynek dla klubu był idealny. Trzeba było go pięknie rozbudować. A tam pełno takich domków pobudowane, które będą stały pusto. Mało tego. Przyjrzyjcie się Państwo, kto nie jest budowlańcem, się nie zna. Tam są listy pod spodem, aż do podłogi, drewniane podbitkę pod te opierzenie, które robią. Przecież jak przyjdzie wysoka Wisła, od czasu do czasu niestety, przychodzi bardzo wysoka, że ten zameczek był niekiedy podtopiony i zalany, to te wszystkie drewniane konstrukcje zgniją. Więc to teraz dla bezpieczeństwa, ponieważ taka krytyka jest, tak folią mówimy. Przecież każda konstrukcja, która jest pod folią, to gnije. No przecież tu nie ma dostępu. Specjalne folie są, żeby powietrze. Tu jest więcej takich punktów. I teraz dalej się nie realizuje, bo jeszcze 12 milionów ma kosztować. A proszę Państwa, kto pamięta, że nad Wisłą od strony Alfa miała budować drogę tam pod mostem? Był tak zwany, też pieniądze unijne, to był tak zwany przywrócenie terenów poprzemysłowych, powojskowych do celów takich. I proszę Państwa, tam był pieniądz, to rozliczono, nagle weszła druga inwestycja, też pieniądze unijne,
ten pas nad Wisłą. To się wszystko zmieszało. Teraz nie wiemy, co poszło tam, a co zakwalifikowano tutaj. Bo ten projekt nikt nie zna. Kto zna projekt, jaki jest zakres tych robót, które teraz robią? Ja rozumiem, gdyby zrobiono dla ludzi aż tam do końca, jak tylko możliwe, pas dla rowerzystów, tak, dla ogółu, a nie dla kilku żeglarzy, którzy tutaj w Grudziądzu będą. Kiedyś propozycja drogowy. Jest dalej. Ale przecież tam są setki milionów kredytów. Dla kogo? To musi być jakieś prężne ekonomia. Ty nie byłeś na tym spotkaniu z Nowakiem, nie? Byłem, ale jeżeli nie słyszałeś tego w Kaprówce, jak on to podsumował, bo zadano pytanie, że był na spotkaniu grupy do Grudziądza. Ale co, to tam oni nie mają pojęcia. Tak skwitowo. Nie mają pojęcia, co za pytanie zadać. Nie dowiemy się. Dobrze wiesz, bo raz, byśmy nieraz kłótnie sprowadzili w związku z geotermią, z panem Nowakiem i próbował geotermię za władzę, zresztą częściowo za władzę teraz. To jest naprawdę człowiek, który tam najwięcej, tak ma prezydenta Majnowskiego, takiego małego ma, robi z nim cokolwiek chce. Zresztą prezydent Majnowski nie opanuje tego, tam drogami rządzi Sikora, on wcale nie wnika w to, tylko tam sport tego, ktoś przykręć starszym małżeństwom, takie ale tak, myślę, że teraz w tej sytuacji, jeżeli, bo wiem, że będzie kandydował, tak na razie mówię, może tylko, jakbym był teraz prezydentem, miał taki garb za sobą tych długów, które są nierozliczone. Bo pamiętajcie Państwo, nikt nie zadał pytania. Proszę mi powiedzieć, na wszystkie inwestycje unijne, ile uzyskano unijnych pieniędzy? Bo wodociągi, jak rozbudowywały wodociągi, to co miesiąc faktura, to co wykonawca dał faktury, to refaktura do marszałka, to takie było 60%, a tutaj się mówi, że tutaj jakieś zaległe, rok, dwa, nie ma pieniędzy, stąd te kredyty trzeba, jak nie ma, firma robi nad Wisłą, firma robi tory, bo to trzeba im zapłacić, prawda? No to najprościej cel. A żeby rozliczyć unijne pieniądze, proszę Państwa, to jest tak trudno. Tam trzeba takie dokumenty przedstawić mocne. I nie ma mowy, że tak sobie myślą, że mają w procesie inwestycyjnym, w specyfikacji były szyny specjalnego przeznaczenia, miękkie i tak dalej, żeby teraz zrobić tańsze, zwykłe. 5 lat trwa kontrola, nawet po zakończeniu unijnych, czy zastosowano takie, inaczej każą sobie zwrócić pieniądze. Miało być na przykład cała infrastruktura pod spodem przebudowana, przecież 5 metrów szerokości, pas betonowy, a pod spodem są w centrum miasta kanalizacja, woda, to wszystko pod betonem nie może być. Bo to jest to miało, nic nie jest to miało. Proszę, no i teraz to wszystko, co wyobraźcie Państwo, zabetonują pod ten tramwaj, beton, a pod spodem kanalizacja pęknie, załóżmy. To bywa, no przecież widzimy, co kawałek jest. Także tu gdzie niegdzie widzę, gdzie łatwo jest, na placu stycznia przenoszą. Wodociąg w 300 przenoszą. To jest rozwiązanie, trzeba by całe uzbrojenie przenieść. Ale wtedy ta inwestycja musi kosztować 3 razy więcej niż oni mają, gdyby tak to miało się. Tak, ale tu wymyślono co innego. To poza tą inwestycją, to co wygrał ten przetarg, to rób sobie, ale te wszystkie przenoszenia, woda, kanalizacja. To zrobią spółka. Wodociągi nie pomogą. Myślę, że tak. Oczywiście ja sądzę, że bez względu na to, jak lada moment nadejdzie i teraz będzie, sądzę, że już niedługo, jak skończą się wybory teraz w Platformie Regionalnej, rozpocznie się gwałtowna erozja tej partii. I dochodzi wreszcie do takiego momentu, kiedy nawet najsilniejsza partia, która ma zaplecze finansowe nie wiadomo jakie i która może zarzucić ulotkami wszystkich, to czyli taki moment, kiedy i tak ludzie nie wybiorą. To jest taki przypadek, jak był za WS-em, która była potężną partią, która też miała zaplecze finansowe i tak dalej, i w którymś momencie, mimo wszystkich rzuconych pieniędzy, dostała 4% poparcia. I myślę, i mam tylko nadzieję, że proces erozji z Platformy Obywatelskiej w Polsce będzie teraz tak szybki, że za rok będziemy już rozmawiali zupełnie w innych warunkach, o innej partii i tak dalej. No będzie też tak stanie. Bo rzeczywiście to jest problem ten, który mówisz. Natomiast no mam nadzieję, że tak to co kiedyś powiedziałem, że to tsunami, które będzie zmywało Platformę Obywatelską w Polsce, ono zmyje ją również w Grudziądzu. Uważam, że nawet taka postawa jak poseł Dzięcio wyjdzie, to on wygra, bo to każdy to swój człowiek straży. To są takie niebezpieczeństwa. Dzięcio, ale to jest bardziej skromnie, nie dyskutujmy do tego. Ja jeszcze do końca poważnie nie biorę nawet, bo moim zdaniem to nie jest źle, że on chce kandydować, jak będzie dwóch, to tym lepiej, ale myślę, że po pierwsze on nie ma szans wygrania, to raz, a dwa, ja nie wierzę poważnie w to, że on naprawdę chce kandydować.
Moim zdaniem on gra o coś w Platformie, a nie o prezydenturę Grudziądza. I być może to ugra, bo wypowiedzi chociażby Kinda Wybłońskiej, prawda, i tak dalej. Widać, że to jest jakaś gra, którą on prowadzi z nimi wewnątrz, a nie w tym. Także spokojnie czekajmy, róbmy swoje i czekajmy na rozwój sytuacji. No. Proszę Państwa, było długo, ale myślę, że...